Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w drugim odcinku antropogikowego podcastu. Październik coraz bliżej, a to oznacza, że już niedługo rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla niektórych pierwszy, dla niektórych kolejny, a dla części z Was prawdopodobnie pierwszy rok studiowania stacjonarnie na uczelni. Czy naprawdę się uda i czy cały będzie stacjonarny, no to okaże się pewnie z czasem, ale wszystkim Wam z całego serca życzę powrotu na uczelnię, bo nauka zdalna to zdecydowanie co innego. Wracając jednak do tematu. Przychodzę dziś do Was z poradami na nowy rok akademicki. I to nie byle jakimi, a takimi, jakie sama chciałabym usłyszeć, kiedy zaczynałam studia. Ja musiałam do tych wniosków dojść sama, więc postanowiłam podzielić się z Wami swoją mądrością i ułatwić Wam start na uczelni. A jeśli się nie znamy, cześć, nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka, specjalizuję się w antropologii sądowej, a jeśli nie obserwowaliście mnie wcześniej, musicie wiedzieć, że Antropogik to nie tylko podcast, którego słuchacie, a także blog, na którym staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. Czas więc na główną część odcinka, czyli moje porady dla studentów. A oto pierwsza z nich. Prawdopodobnie będziecie musieli nauczyć się uczyć na nowo. Większość studentów po pierwszym roku mówi, że po rozpoczęciu studiów musieli nauczyć się uczyć w inny sposób. I nie ma w tym nic dziwnego. Zajęcia na studiach różnią się od lekcji w szkole, materiału do przyswojenia jest więcej, a w dodatku część z tego materiału wymaga samodzielnej pracy studenta. W dodatku uczyć się trzeba regularnie, bo w wielu przypadkach siadanie do materiału na dzień czy tydzień przed kolokwium czy sesją może się okazać niewystarczające. A to powoduje, że znane nam z lat szkolnych metody nauki bywają zawodne. Sama też musiałam zmodyfikować swój sposób uczenia się, wypracować regularność i swoje własne metody pracy. To bywa trudne. Zwłaszcza, że na studiach zajęcia zwykle nie odbywają się jedne po drugich jak w szkole, a zdarzają się okienka. Zdarza się też, że zajęcia zaczynają się późno, a na przykład ja na wykłady z medycyny sądowej na magisterce przychodziłam w piątek późnym wieczorem. Jeśli dobrze pamiętam, zaczynałam je po godzinie 18. I ta medycyna sądowa to nie był odosobniony przypadek w czasie moich studiów. Do tego jeszcze bywa, że wykłady są nieobowiązkowe, więc łatwo ulec pokusie, by z nich zrezygnować. A to wszystko nie sprzyja regularności, tym bardziej, że istnieje jeszcze bardzo pociągające życie studenckie, którego warto spróbować, jeśli macie okazję. Oczywiście z głową, nie namawiam Was do żadnych nierozsądnych zachowań czy imprezowania codziennie. Druga porada wynika po części z tej poprzedniej, mianowicie chodzenie na wykłady bardzo pomaga w nauce. Wierzcie lub nie, ale nawet najbardziej nudny wykład pomaga przygotować się do egzaminu. Większość wykładowców stara się, by wykłady były jak najbardziej atrakcyjne i przydatne dla swoich studentów. Sama pamiętam pierwszy rok studiów i zajęcia z zoologii bez kręgowców. Naprawdę, bardziej to ja nie lubiłam tylko botaniki. I to nie była wina profesorskiego grona, które prowadziło te wykłady. Po prostu piękno owadów odkryłam dopiero, interesując się medycyną sądową. Niestety, botanika nadal czeka, aż znajdę sposób, by ją polubić. Wracając jednak do sedna. Nie lubiłam zoologii bez kręgowców, uczenie się tego przedmiotu nie było dla mnie przyjemnością, ale pamiętam do dziś, jak bardzo dziękowałam sobie w myślach podczas egzaminu z tego przedmiotu, gdy zobaczyłam jedno z pytań egzaminacyjnych, które dotyczyło robaków płaskich i przypomniałam sobie wykład z tego zagadnienia i wykładowczynię, która z taką pasją opowiadała o tych stworzeniach, przez co łatwiej było mi zapamiętać ten kawałek materiału. Dodatkowo podczas wykładu wielu prowadzących zwraca uwagę na to, co jest ważne i co może się pojawić na egzaminie, a nawet jeśli tego nie zrobi, to z wykładów dowiecie się, jakie są ulubione zagadnienia wykładowców i ich koniki w zakresie prowadzonych przedmiotów, a to może pomóc w dobrym przygotowaniu się do egzaminu. Sama święta nie jestem i nie chodziłam na wszystkie wykłady. Wiele z nich opuściłam, bo w czasie studiów pracowałam, ale kiedy w końcu ułożyłam swoje życie zawodowe tak, by jak najczęściej być na uczelni i w tych wykładach uczestniczyć, to wierzcie mi, poczułam znaczną różnicę w wiedzy, którą musiałam przyswoić, bo wiele po prostu pamiętałam z wykładów. Pamiętacie, jak powiedziałam, że nie lubiłam botaniki i zoologii bez kręgowców? Do tego nawiązuje moja kolejna porada. Nie oczekuj, że na studiach będziesz się uczyć tylko tego, co lubisz. Wiem. Wielu uczniów i wiele uczennic myśli, że gdy tylko pójdzie na studia, w końcu będzie się uczyć tylko tego, co lubi. No i tu muszę niestety Was poznać z brutalną rzeczywistością. No, tak nie jest. Czasami przedmioty, których się uczymy, bywają w naszej głowie totalnie bezsensowne, albo nawet jeśli uważamy je za potrzebne, to bywają nudne.
Nawet jeśli marzyliście o studiach informatycznych, macie zamiar robić karierę jako programiści lub programistki, możecie być przytłoczeni ilością wiedzy z matematyki, którą w różnych postaciach będziecie musieli przyswoić. I podobnie jest na każdym kierunku. No sama wspominałam Wam o botanice, a wierzcie mi, podobnie myślałam także o przedmiotach związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich. W ramach wyjaśnienia musicie wiedzieć, że studia zaczynałam na byłej Akademii Rolniczej, a dopiero potem przeniosłam się na kierunkowe studia z biologii człowieka. To, że dostaliście się na wymarzone studia, a część przedmiotów nie jest dla Was interesująca, wcale nie świadczy o tym, że źle wybraliście kierunek. Po prostu tak bywa. Dajcie sobie czas, cieszcie się przedmiotami, które lubicie i zobaczcie, czy to tylko chwilowe. Pamiętajcie także, że oceny Was nie definiują. To, że coś na studiach nie wychodzi, nie znaczy, że jesteście beznadziejni. To znaczy, że po prostu coś nie wyszło. Nawet nie wiecie, ile razy mnie nie wychodziło. Nie oznacza to jednak, że jestem nic nie warta albo że jestem sub antropologiem. Czasami kolokwium trzeba poprawić, egzamin napisać w drugim terminie, no a niektórzy muszą poprawiać przedmiot. Zdarza się, nawet najlepszym. Oczywiście, znam osoby, które całe studia zdawały wszystko w pierwszych terminach i podziwiam ich za to do tej pory. Nie znaczy to jednak, że sama jestem od nich gorsza, mimo że gdy mi nie wychodziło, a oni od razu kończyli egzamin czy kolokwium z piątką w kieszeni, no w zasadzie w indeksie, no to czułam się gorsza. Po latach jednak wiem, że najważniejsze to się nie poddawać i wyciągać wnioski z własnych porażek. Nikt nie wie i nie bierze pod uwagę tego, że w czasie przygotowywania się do kolokwium czy egzaminu byliście w trudnej sytuacji życiowej, walczyliście z migreną, czy po prostu się nie przygotowaliście. Z własnej perspektywy jednak wiem, że życie bywa różne i czasami coś nie wychodzi. Dlatego jeszcze raz, najważniejsze to się nie poddawać i wyciągać wnioski z tego, co zrobiliście źle. Jeśli jednak czujecie, że coś nie jest dla Was, nie bójcie się odpuścić. Nie ma nic złego w tym, że zmieniliście zdanie co do swojej przeszłości. Większość z nas kierunek studiów wybiera mając 18 czy 19 lat. No niektórzy szczęśliwcy wiedzą już od początku liceum, co chcieliby robić i pod te plany wybierają profil swojej klasy w liceum, ale to jeszcze nie znaczy, że w czasie studiów nie możecie zmienić zdania. Nie sprawia to, że jesteście przegrywami. Takie po prostu jest życie i ja bardzo szanuję wszystkich, którzy mieli odwagę, by podjąć taką trudną decyzję. A jeśli będziecie rozmyślać nad taką zmianą, po prostu bądźcie pewni, że jej chcecie. Nie ma też nic złego w tym, że w czasie studiów coś idzie nie tak i nie wiecie, co robić dalej. Kończyć, rzucić studia, zostać na nich. Sama jestem przykładem osoby, która przerwała studia, wróciła na nie, zmieniła uczelnię, pracowała, po drodze wyszła za mąż i była bliska podjęcia decyzji o zrobieniu innego kierunku magisterki dla papierka, bo spodobała mi się praca i zarobki w IT, a ostatecznie i tak wybrałam swoją naukową miłość. Wiem, że takie wybory do najłatwiejszych nie należą i potrafią sprawić, że człowiek się naprawdę czuje bardzo samotny i niezrozumiany. Byłam tam. No, na szczęście, mimo tego poczucia samotności, miałam wsparcie w mężu, który ma naprawdę anielską cierpliwość i cierpliwie tłumaczył mi, że jeśli nie spróbuję, to będę nieszczęśliwa. No mógł to mówić, bo zna mnie naprawdę dobrze, jak się okazało, miał rację. Pamiętajcie, że z tą decyzją nie musicie być sami. Porozmawiajcie z kimś, kto Was rozumie i wspiera. Moja kolejna porada dotyczy tego, o czym marzy wielu studentów, czyli stypendium rektora. Nie nastawiajcie się na zdobycie go. I bynajmniej tą poradą nie mam zamiaru mówić Wam, że nie warto i bez sensu, bo wręcz przeciwnie, warto. Chodzi mi raczej o to, że zabijanie się, by je zdobyć, może sprawić więcej szkód niż pożytku. Poza tym stypendium nie definiuje tego, czy jesteś dobrym specjalistą. Fakt. Bywa, że są za to dodatkowe punkty przy rekrutacji na doktorat, no ale wierzcie mi, te punkty można też zdobyć w inny sposób, a czasami inne kompetencje bywają ważniejsze w czasie rozmowy o pracę niż fakt posiadania stypendium na studiach. W czasie swojej kariery zawodowej, która no, nie była związana tylko z antropologią, tylko raz zdarzyło mi się, że ktoś podczas rekrutacji zapytał mnie, czy miałam stypendium. I uwaga, nie dostałam tej pracy. Ale nie z powodu braku stypendium, którego swoją drogą w czasie studiów nie miałam, a z powodu braku prawa jazdy. Oczywiście bardzo podziwiam wszystkich, którzy stypendia zdobywają i serdecznie im gratuluję. Nie namawiam Was także do tego, by nie próbować, bo próbować zawsze warto. Pamiętajcie jednak, że stypendium nie jest wyznacznikiem Waszej wartości. Przedostatnia porada, jaką dla Was dzisiaj mam, to sposób na zdobycie innych kompetencji i świetną przygodę na studiach, czyli angażowanie się w organizacje i inicjatywy studenckie, a także w działalność kół naukowych. Czas swojej działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich to jedno z moich najprzyjemniejszych wspomnień ze studiów.
organizowanie warsztatów, konferencji, wyjazdy na wykopaliska, praca naukowa w innym znaczeniu niż ta bezpośrednio związana z uczestnictwem w zajęciach, to było coś genialnego. Cudownie wspominam chwilę, gdy mimo zmęczenia okazywało się, że konferencja była udana, a mój referat podobał się na tyle, by zdobyć nagrodę lub wyróżnienie na konferencji, albo że dzieciaki były zachwycone warsztatami, jakie dla nich prowadziliśmy. To był nie tylko cudowny czas, ale także zbieranie doświadczenia, które niesamowicie pomogło mi także w pracach, które z moim kierunkiem studiów nie były związane. I dzięki działalności w kołach naukowych wyjeżdżałam w czasie studiów na wykopaliska, gdzie mogłam zobaczyć, jak wygląda praca antropologa z praktycznej strony, a na konferencjach poznałam wiele niesamowitych osób z różnych uniwersytetów. Te konferencje pozwoliły mi także na nawiązanie przyjaźni z kilkoma osobami, które, gdy przyjechałam po raz pierwszy, były dla mnie zupełnie obce. Jeśli do tej pory Was nie przekonałam, to naprawdę nie wiem, jak mogłabym Wam jeszcze polecić działalność w kołach naukowych. Ale to jest naprawdę świetna sprawa. Matko, ale ja się rozgadałam? Dobra, dlatego na koniec mam dla Was jeszcze jedną poradę. Pamiętajcie także o czasie dla siebie i poznaniu tej drugiej strony studenckiego życia. Spotkania ze znajomymi, studenckie czwartki czy juwenalia, one są naprawdę super. I są sposoby na ogarnięcie tego studenckim budżetem, wierzcie mi. Razem z moim mężem do tej pory wspominamy zupki chińskie, pulpety ze słoika z oszą, które jedliśmy z makaronem kupowanym w 5-kilogramowych paczkach i ciasto robione z kaszy mannej. I to bynajmniej nie do tego, żeby było niesmaczne. Ostatnio nawet przytachałam z zakupów do domu takich swoich pulpetów i no słuchajcie, nowo odżyły wspomnienia ze studiów. Naprawdę, studia to genialny czas i na pewno będziecie mieli co wspominać. No dobra, tym sposobem dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że będzie on przydatny dla tych z Was, którzy zaczynają studia lub są w ich trakcie, a tym z Was, którzy już je skończyli, też zrobiło się ciepło na serduszku wspominając studenckie czasy. To naprawdę najlepiej pokazuje, że nawet te najgorsze chwile wspomina się dobrze. Oczywiście wszystkim studentom życzę powodzenia w nowym roku akademickim. Koniecznie dajcie mi znać, jak podobał Wam się dzisiejszy odcinek, a jeśli uważacie go za przydatny, prześlijcie go swoim znajomym, którzy mogą potrzebować takiej porady. A na koniec, jak zawsze przypominam, że czas oczekiwania na kolejne odsłony podcastu umilić może Wam zaobserwowanie bloga, facebookowego fanpage'a i zaobserwowanie mojego profilu na Instagramie, bo w każdym z tych miejsc dzieje się coś zupełnie innego. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!